przed studentami tydzień zabaw, imprez i koncertów. Oficjalnie z rąk prezydenta Łomży otrzymali symboliczne klucze do bram miasta. Tak rozpoczęły się Juwenalia 2024. Po raz kolejny nasi studenci przejmują władzę w okresie tygodnia akademickiego. Cieszę się niezmiernie z tego, że nasza młodzież jest niezwykle aktywna i w naszą młodzież trzeba wierzyć. Wiemy o tym, że na pewno nasze miasto zostanie oddane w bardzo dobrym stanie, a w tym czasie też dużo wydarzeń się ciekawych wydarzy, łącznie chyba z tym najważniejszym wydarzeniem, czyli koncertem w najbliższy piątek, koncertem, na którym wystąpią gwiazdy i mam nadzieję, że studenci będą się dobrze bawić, ale będą się też bawić dobrze mieszkańcy naszego miasta, bo nasza impreza Juwenalia jest otwarta dla wszystkich. Nie jest to impreza biletowana, każdy może przyjść i wspólnie razem dobrze się bawić. Cieszymy się, że studenci otrzymali klucze do miasta. Mam nadzieję, że miasto zostanie oddane w stanie nie gorszym niż zostało to przekazane. Bardzo się cieszymy z Tygodnia Kultury Studenckiej. To jest tradycja, którą mamy na uczelni i bardzo zapraszamy wszystkich do uczestnictwa we wszystkich imprezach, które nasi studenci przygotowali. Zwłaszcza, że są to nasze jubileuszowe juwenalia, ponieważ uczelnia nasza, Akademia Łomżyńska, w tym roku obchodzi swój jubileusz, 20-lecia istnienia. W związku z tym rzeczywiście postaraliśmy się, żeby ten tydzień też był wyjątkowy. Juwenalia to już wieloletnia łomżyńska tradycja i okazja do nieformalnego spędzania wspólnie czasu. Jak Państwo widzą, jestem w stroju mniej formalnym niż zazwyczaj. Tak, to jest rzeczywiście czas integracji całej społeczności akademickiej, wykładowców ze studentami, chociaż my na co dzień też staramy się być blisko studentów, ale w taki trochę bardziej formalny sposób, a Tydzień Kultury Studenckiej oddajemy władzę studentom zarówno w mieście, jak i na uczelni. To jest czas dla studentów i staramy się być z nimi. Staraliśmy się naprawdę bardzo długo, żeby te juwenalia wyszły w taki sposób bardzo obfity, godny 20-lecia uczelni. I jak na razie plan wyszedł. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale cieszę się ogromnie, że pan prezydent oddał nam klucze do miasta. Obiecamy, że w nienaruszonym stanie oddamy je w piątek. Nasz plan jest bardzo bogaty. Mamy rozgrywki gamingowe, planszówkowe, turniej w siatkówkę, pub quizy, no i oczywiście piątkowy koncert. Wspólne grillowanie rozpoczęło Tydzień Kultury Studenckiej. Finałowy koncert tegorocznych juwenaliów zaplanowany został na piątek 24 maja na muszli koncertowej w Łomży. Od godziny 20 studenci i ich goście bawić się będą przy dźwiękach najnowszych przebojów popularnych wykonawców, takich jak Sarius, Masters, BRO, Grzeczny Chłopiec czy Racisowa. Wszystkich mieszkańców ziemi łomżyńskiej, okolic, regionu, wszystkich chętnych zapraszamy w piątek na muszle na godzinę 20.